Witam wszystkich w kolejnym odcinku Cieni Przyszłości, po dość długiej przerwie. Znowu jesteśmy, nie zapadliśmy w sen zimowy, ale jesteśmy. Chcemy odpowiedzieć, na początku chcielibyśmy odpowiedzieć na pytania, jakie się pojawiły, nie? Tak tam jest. Parę pytań się pojawiło w zakładce pytania i odpowiedzi. Tak jest. Także mamy pytania bez odpowiedzi. I jakie mamy pytanie dzisiaj? Na dzisiaj pytanie, a właściwie odpowiedź, to jest, czy chrześcijan obowiązuje dalej święcenie siódmego dnia tygodnia? O. Ciekawa sprawa. Jasne. W sumie po części Szymon było już o tym powiedziane, nie? No dużo było mówione, ale nie było rzeczywiście tak nigdy odcinka, który by mówił tylko i wyłącznie o tym. Czy tylko i wyłącznie o sobocie, który by mówił. Bo przypomnę, że siódmy dzień tygodnia, no to jest sobota. Co wam nawet w kościele katolickim powiedzą. Dokładnie. A tutaj jeszcze a propos, zanim wejdziemy w temat, tu Szymon, tak jak ci mówiłem, to bym chciał powiedzieć, że nagrywamy też między innymi dlatego, że coraz natarczywiej nas prosiliście o to i bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Telefony, maile, pytania różne i tak dalej. No, drzwiami, oknami się wszystko ładowali. Dlatego zmobilizowaliśmy się, bo jednak chyba dobre jest to, co robimy. Warto kontynuować, nie? No. Tak. Więc o siódmym dniu tygodnia. Tak jak mówisz, że będziemy wchodzić w to, który dzień jest siódmym dniem tygodnia? No, to jest oczywiste, no można, ale można wejść, ale w zasadzie... Jest taka audycja w Radiu Z, na siódmy dzień tygodnia, czyli niedziela. Tak, jest. Jest. No. Cały czas ludzie mają problem z tym. No to możemy trochę powiedzieć, to dlaczego uważamy, że jest to sobota? Wbrew temu, co... Ty mi powiedz. No, ja myślę, znaczy chociażby dlatego, że no to jest sabat, nie? Mm-hmm. Można się, powiedzmy, o, zapytajmy się, jak Żydzi święcą sabat. Aczkolwiek nie wzorujmy się na nich, bo to też jest inna sprawa, zupełnie inny problem, ale oni święcą go w sobotę. I co ciekawe, jak sprawdzimy, czy ten w encyklopedii chociażby, czy gdziekolwiek, jak się dowiemy, jak był ten cykl siedmiodniowy, czy on się zmienił. Czy kiedyś było tak, że nie wiem, po poniedziałku był czwartek, czy coś takiego, to nie. Przez 2000 lat ten cykl się nie zmienił. A Jezus przestrzegał sobotę. Przestrzegał. Czyli robił to w sobotę. Dokładnie, nawet sam o sobie mówi, że jest, przepraszam, Panem sobotę. A gdzie to mamy? To mieliśmy zapisane. Żeby ktoś chciał sprawdzać nas, czy coś, to byśmy... Tak, dokładnie. Syn człowieczy jest Panem również i sabatu, nie? Jakoś dokładnie, tak to się dokładnie. Okay. To jest chociażby w Ewangelii Mateusza, w 12 rozdziale, w 8 wierszu. No to chyba też w różnych Ewangeliach. Tak, to jest w Ewangeliach powtórzone. Ewangelia Mateusza 12:8. No po prostu, albowiem Syn człowieczy jest Panem sabatu, nie? I to samo jest w Łukaszu, 6 rozdziale, 5 wierszu. A powiedz, jak masz u siebie? Jak gdzie? W Nowej Biblii Gdańskiej. No dobra. Mateusz ile? Bo? Mateusz 12:8. 12:8. Nowa Biblia Gdańska, którą coraz mniej lubię. A powiem, Syn człowieka jest Panem i szabatu. Aha, czyli jest to powiedzmy, zasadne. Jest okej, nie? Łukasz 6:5 też mówi, że kim Syn człowieczy jest Panem sabatu. No dobra, to niektórzy mówią tak, skoro On jest Panem, to Go zniósł. Tak. Tak mówią, nie? Niektórzy. I dobrze, że zaczęliśmy od tej strony, bo pamiętasz, jak rozmawialiśmy ze sobą, że Syn człowieczy, czy Jezus Chrystus, jest też tym, który stworzył. Dowód w Ewangelii Jana. Okej, otwórzmy. Kim jest Jezus? Tak. Tu tak napisane, no to jest tak samo. W Gdańskiej i w Nowej Gdańskiej. W tym pierwszym rozdziale Ewangelii Jana, prawda? Warszawska Biblia, tak? Tak. Ja warszawska. Pierwszy wiersz jest wiadomo. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. To jest mowa o Chrystusie, o tym Logosie. A 13 wiersz to jest... Trzeci wiersz, przepraszam, tak. Wszystkie rzeczy przez nie się stały, Biblia Gdańska mówi, a bez niego nic się nie stało, co się stało. Tak podobnie? No, podobnie. Wszystko przez nie powstało, przez to Słowo. No, i to Słowo potem ciałem się stało, jak czytamy dalej, więc tu jest mowa, jak zobaczymy kontekst o... Jezusie Chrystusie. No właśnie, co nam ten fakt daje? Jezus stworzył wszechświat. Tak, a jeżeli stworzył, a w Księdze Rodzaju czytamy, że... Otwórzmy. Że co? W drugim rozdziale. Drugi rozdział. Co się dzieje? Czyli On jest stworzycielem. On każdą cząsteczkę, którą widzicie naokoło tutaj i u Was, On stworzył. Nie?
Wszystko, wszystko przez nie powstało i nic powstało. Tak to dokładnie. Tak. Drugi rozdział i drugi wiersz. I ukończył Bóg w siódmym dniu dzieło swoje, które uczynił, i odpoczął dnia siódmego od wszelkiego dzieła, które uczynił. Czyli Chrystus przestrzegał sabatu, jak stworzył świat. Tak, tu ktoś mógłby się przyczepić cały czas, że nie tyle sabatu, a tego dnia siódmego. No dnia siódmego, no tak. No, tak a tak. Czy to niedziela, czy sobota. Czyli już widzimy, że przez to, że Chrystus przestrzegał go, odpoczął, prawda? Więc chrześcijan tak samo obowiązuje siedzenie tego dnia siódmego. To Chrystus we mnie żyje, a nie ja. Jak mówi Galacjan 2,20, otwórzmy może. Skoro On przestrzegał go wtedy, przestrzegał go jak był tu na ziemi. Oj, Galacjan. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus, a obecne życie moje w ciele jest życiem wierzę w Syna Bożego, który mnie umiłował i czekał samego siebie. Czyli nie ja żyję, tylko Chrystus, a Chrystus przestrzegał sabatu. Za każdym razem, jak obserwujemy w Piśmie Świętym, Chrystus przestrzegał sabatu. Czyli jeżeli na przykład bym ja powiedział, że ja nie chcę, ja nie będę przestrzegał, co by to znaczyło? Ja żyję, a nie Chrystus. To, co ja chcę, nie to, co Chrystus. A wiesz, że to jest głębsza sprawa? No. Niektórzy mówią z pewnego ugrupowania religijnego, wielkiego, że sabat sabatem, ale że prawda, Kościół zniósł swoim autorytetem teraz. A no tak, tak mówię. Mówiliśmy o tym trochę, pamiętasz, ale Pismo też, Babilonu, nie? Tak, Wino Babilonu, odcinek niedziela. Tak, ale... Pismo też mówi, że będzie taka moc, która będzie się wynosić ponad Boga, która będzie zmienić nawet przykazania i zakon. Przeczytamy? Przeczytamy, oczywiście. To jest Daniela 7,25, dobrze pamiętam? Oczywiście. To jest znany tekst. W cieniach przyszłości on był omawiany w odcinku Bluźnierczy róg. Jakbyście chcieli sobie zobaczyć całość. Bluźnierczy róg, jeden z pierwszych odcinków. To proroctwo w ogóle było jednym z tych, które wywołało reformację. Tak, 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 dokładnie. I każdy jeden reformator rozumiał je tak samo. I fragment, który my przedstawimy, i jego rozumienie, też było przez każdego jednego tak samo rozumiane. Przeczytaj z Biblii, bo Gdańskiej, bo mnie ciekawi, jak jest napisane. Znowa Biblia Gdańska tym razem, odmiany. I będzie mówił słowa przeciwko Najwyższemu, będzie niszczył świętych Najwyższego oraz zamierzał zmienić wyznaczone czasy i prawa, gdyż będą wydane w jego ręce aż do roku, lat i pół roku. A jeszcze zobaczymy Gdańską. A Warszawska podobnie, nie? Że... Tak, no, będzie zamyślał odmienić czasy i zakon. Czyli zakon, czyli prawo, prawa, nie? Tak, tak, tak. Tak, więc mamy pewną moc, opis tu jakiejś mocy, która jest zidentyfikowana w odcinku Bluźnierczy róg. Mhm. Kościół katolicki w sumie wprost. Tak. To zmieni przykazanie. Nie? No, tu nie ma co za bardzo się zgłębić. To jest oczywiste. Każdy wie, że... Znaczy każdy, kto czyta Pismo, i zobaczył, doszedł do tego fragmentu, gdy po wyjściu Izraela z Egiptu Bóg odnawia prawo, mówi im, jakie jest prawo, podaje te dwie tablice kamienne ze spisanym prawem, no i tam są inne przykazania, inne 10 przykazań niż Kościół katolicki uczył na religii. Nie? Księga Daniela, wiadomo, bardzo, jak to się mówi, koresponduje z Księgą Apokalipsy. Nie? O, tak, tak. I 14 rozdział, pamiętasz to co? A, tak, tak, tak. 14 rozdział z Objawienia, z Apokalipsy i tam od 9 wiersza, bo mówiliśmy o tej potędze, która powiedziała, że sobot już nie trzeba święcić, która właśnie chce odmienić i odmieniła prawo, co im nie ma, bo prawo Boże jest niezmienne. I w 14 rozdziale od 9 wiersza czytamy, a trzeci anioł szedł za nimi, mówiąc donośnym głosem. Jeżeli ktoś odda pokłon zwierzęciu i jego posągowi i przyjmie znamion na swoje czoło lub na swoją rękę, to i on pić będzie samo czyste wino gniewu Bożego z kielicha jego gniewu i będzie męczony w ogniu i w siarce wobec świętych aniołów i wobec baranka. Czyli ci, którzy pójdą za tą nauką. I jeszcze jakby na potwierdzenie, żeby jeszcze bardziej podkreślić, to 12 wiersz mówi, tu się okaże wytrwanie świętych. Tak. Słuchaj, ja teraz... Przepraszamy za usterki. No.
co zrobić. Tak. Okej, okay. Werset bardzo istotny, nie? O czym to mówiliśmy? O 12 werset. Mhm. Tu się okaże, że wytrwali święty, którzy przestrzegają przekazań Bożych. I wiary Jezus. Tak, i tutaj warto zauważyć, żeby, bo to jest bardzo istotny werset. On mówi o tym pieczętowaniu ludu Bożego i pieczętowaniu tutaj ludzi, którzy nie są wierni Bogu. I jest niesamowity kontrast, bo jest pokazane, że każdy, kto przyjmie znamie bestii, będzie męczony, zginie, jeszcze w męczarniach, ale ci, którzy przestrzegają przykazań Bożych, będzie z nimi wszystko w porządku. W tym czwartego przykazania osoba. No, przykazań wszystkich, nie? Wszystkich, dokładnie. Całe całości. Jeszcze inne, tam na pewno też Bóg też inne rzeczy w sumie rozkazał, ale to jest jakby podstawa, nie? I co więcej, ci ludzie, którzy przestrzegają właśnie tych 10 przykazań, w tym czwartego, w tym święcenia soboty, będą przedmiotem szczególnych ataków szatana. 12 rozdział, 17 wiersz, prawda? Zaszał smok gniewem na niewiastem i odszedł, aby podjąć walkę ze szatanem i potomstwa, które strzeże przykazań Bożych. No. I trwa wszystkich, jasne, nie? Nie, że ten... No, no dobra, ale w Kolosan jest napisane, że żeby cię nikt nie sądził z powodu nowiu księżyca tam, bądź sabatów, nie? Czy... No, chodź przeczytamy, 2:16. To ty może z różnych wersji. Dobra. Kolosan, 2:16 wiersz. Tak, Kolosan 2:16. I przygotujcie się na ten tekst, bo za chwilę będzie wielka tajemnica. Jakie odsłonięcie. 2:16, tak. Warszawska, czy... No to zacznę gdańską. Niechże was wtedy nikt nie sądzi dla pokarmu, albo dla napoju, albo strony święta, albo nowy miesiąca, albo sabatów. No i sabatów. No oczywiście, tak jest w oryginale. No, Biblia Warszawska niestety źle to tłumaczy. Ale jest. Niechże was wtedy nikt nie sądzi z powodu pokarmu i napoju, albo z powodu święta lub nowy księżyca, bądź sabatów. I teraz... Tak, ale... a co jest dalej napisane? No właśnie. Co jest dalej napisane? Wszystko to są tylko cienie rzeczy przyszłych. No rzeczywistością właśnie. Natomiast jest Chrystus. To są tylko cienie przyszłości. Czyli proroctwa na przyszłość. I to wielkie odsłonięcie, wielkie odsłonięcie. Cienie przyszłości. Tak. Dlatego właśnie ta audycja się tak nazywa i traktuje właśnie o proroctwach. I Paweł w tym wersecie, on mówi o proroctwach. Mhm. Teraz mam pytanie. Czy sabat jest proroctwem na przyszłość? Czy jest cieniem rzeczy przyszłych? Czy jest cieniem tego, co się stanie potem? A ja bym troszkę odpowiedział nie wprost. Dobrze. Jeżeli w tym wierszu jest powiedziane, że rzeczywistością jest Chrystus, a przed chwilą mówiliśmy Chrystus, w którym my żyjemy, Chrystus, który święcił sabat, bo sam go ustanowił, prawda? No właśnie. Dlaczego miałby go nie święcić? No to innymi słowy, prawda? Sabat nie tyle jest proroctwem na przyszłość, co jest rzeczywistością. Jeżeli jego Pan jest rzeczywistością, no dobrze rozumiem, czy nie? No trochę tak. To widzisz. Dlaczego? Bo tutaj jest zasadniczy punkt, że jest napisane, niech was nikt nie sądzi z powodu sabatów. Aha. No dobra. A my mówimy, że to wcale o to nie chodzi. Co może znaczyć jeszcze sabaty? O co może tu chodzić? Jeżeli nie chodzi o sabat ten cotygodniowy, to czy były inne sabaty? To jest zasadnicze pytanie, bo może Paweł całkowicie tu nie mówi o 10 przykazaniach, nie? Bo zwróćcie uwagę, jaki jest kontekst. Kontekst mówi o tym, że Chrystus, umierając na krzyżu, wypełnił prawo ceremonialne. Wypełnił to całe składanie baranków, bo On jest barankiem Bożym. Wypełnił wszystkie święta, na przykład Paschę, bo na naszą wieczerzę paschalną złożony został sam Chrystus, tak? Nie? Wypełnił wszystkie święta czy pierwociny w zmartwychwstanie. To wszystko zostało wypełnione na krzyżu. I pewnie znalazłeś Mateusza. No akurat nie. Akurat bo Chrystus dokładnie to powiedział. Ja nie przyszedłem zmienić zakonu, ale wypełnić. Czyli jeżeli coś jest wypełnione, czyli coś było w ogóle proroctwem i zostało wypełnione, to dlatego Paweł tłumaczy, że nie ma konieczności przestrzegania tych rzeczy. I dlatego nie powinniśmy przestrzegać ceremoniałów, które są
no w sumie w naszych czasach byłyby puste. Z lekkim opóźnieniem, ale znalazłem. Dobrze. Piąty rozdział, prawda? Tak. 17-18 wiersz. Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków. Nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić. Bo zaprawdę powiadam wam, dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie zakonu, aż wszystko to się stanie. Ktokolwiek by wtedy rozwiązał jedno z tych przykazań najmniejszych i nauczałby tak ludzi najmniejszym, będzie nazwany w Królestwie Niebios. I tak dalej. Tak, i jednym, no właśnie, tych sabatów, tych w liczbie mnogiej, było dużo. I to możemy sobie pooglądać w odcinku Święta. Mhm. Cienie w przyszłości odcinka Święta właśnie mówi o tym, że te święta, które Izraelici mieli, było ich dość tam sporo, około 7, albo dokładnie 7, one były proroctwami na to, co się ma wydarzyć. Tak. I one zostały wypełnione. I one jakby nie ma konieczności ich przestrzegania. Tak. I teraz zasadnicze pytanie. Czy sabat jest proroctwem na przyszłość? Czy jest cieniem rzeczy przyszłych? No, ja bym powiedział, że i tak, i nie. Bo tak w sensie, że zaraz udowodnię to, że będzie święcony po wieki wieków na nowej ziemi. Okej, ale czy jest proroctwem na przyszłość? Czy sam sabat, czy jego idea, czy ten ceremoniał, zresztą nie jest ceremoniał, sobie po prostu robisz wolne, ale czy ten ceremoniał, powiedzmy tak, jest proroctwem? Tak jak na przykład Pascha była proroctwem na śmierć Chrystusa. Nie? Ciekawa kwestia. Bo to jest rozwija to stwierdzenie, co Paweł mówi. Są to tylko cienie rzeczy przyszłych. Rzeczywistością jest Chrystus. On to wypełnił. Więc zasadnicza sprawa. Czy sabat jest proroctwem sam w sobie na przyszłość? Czy może na przeszłość? No. Stworzenie człowieka. No i? Na stworzenie. No i przeczytajmy może drugą Mojżeszową, 20 rozdział, 8 werset. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go święcić. 6 dni pracuj i wykonuj wszelką twoją robotę, ale dzień 7 jest szabatem twojego Boga, wiekuistego. Nie czyń żadnej roboty, ani ty, ani syn, ani córka, ani sługa, ani twoja służebnica, ani twoje bydło, ani przychodzeń, który jest w twoich bramach, gdyż w 6 dniach wiekuisty stworzył niebiosa i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a dnia 7 odpoczął. Dlatego wiekuisty pobłogosławił dzień 7 i go poświęcił. Że jest druga wersja tego przykazania w Księdze Powtórzonego Prawa, która wskazuje nam, że on jest prostym na wyprowadzenie Izraelitów z Egiptu. Z Egiptu, tak jest. Jak i nas z grzechu. Ale no, mam nadzieję, że zarówno w moim przypadku, jak i w waszym, tyczy się to przeszłości. Nie przyszłości. No dobrze. Dobrze, bo fajnie się czyta i studiuje, ale to wszystko jest stare, stare prawo. Stare prawo. Tak, już nie obowiązujące, przecież przybił tego krzyża. A nawet jeszcze zanim Jezus przybił je, w cudzysłowie, przybił je do krzyża, to nawet w księdze Izajasza mamy. Sam Bóg przecież mówi w pierwszym rozdziale, 13 wierszu. Nie składajcie już ofiary daremnej, kadzenie nowie i sabaty mi obrzydły. Obrzydło Bogu to, żebyśmy święcili sabat, tak? No tak jest napisane. Zwoływanie uroczystych zebrań nie mogę ścierpieć świąt i uroczystości. Waszych nowiów i świąt nienawidzi moja dusza. Stały mi się ciężarem, zmęczyłem się znosząc je. No tak. I co? Jak myślisz, czy Bogu... jak to było napisane, że obrzydły mi? Tak. Czy jak Jezus, Syn Boży, przestrzegał sabatu, a był to jego zwyczaj, nie? Był zwyczaj. Tak, damy dowód, że miał zwyczaj. Łukasz 4,16. Łukasz 4,16. To gdy Jezus przestrzegał sabatu, czy to też obrzydło Bogu? Czy Bóg się brzydził tym, że Jezus przestrzega sabatu? No przestrzegał. Ale nie jak Żydzi, którzy w sumie robili to, nie wiem, z jakich powodów, na pewno nie dla Boga, ale spędzą ten dzień właśnie na... Był to szczególny dzień, w którym się spotykał z Bogiem. Nie? Księga Izajasza zaczyna się opisem grzechu, grzechu Izraela, a kończy się wizją nowego nieba. I tak jak w tym 13 wierszu jest powiedziane, że obrzydły mi, tak samo w 66 rozdziale Izajasza, 22 i 23 wierszu czytamy takie słowa. Bo jak nowe niebo i nowa ziemia, które ja stworzę, ostaną się przede mną, mówi
stoi się wasze potomstwo i wasze imię. I będzie tak, że w każdy nów i w każdy sabat przychodzić będzie każdy człowiek, aby mi oddać pokłon, mówi Pan. Czyli na nowej ziemi będziemy święcić sabat. Czyli jak przy stworzeniu człowieka Adam i Ewa wraz z Jezusem święcili sabat. Na nowej, tak. Później był wyprowadzenie Izraelitów, święcili sabat. Tak. Później pierwsi chrześcijanie, jak może pokażemy, święcili sabat. No Chrystus przedtem, jak był na ziemi. No i Chrystus, no pierwszy chrześcijanin. No, święci. Później Paweł, czy w Dziejach Apostolskich czytamy. Później mamy dzieje, gdy katolicyzm powstał, sabatu nie ma. No jeszcze przed trochę katolicyzmem już sabat został odsuwany. Czyli to mamy okres, kiedy sabat nie jest święcony. I na nowej ziemi znowu jest święcony. No właśnie. No to sami się zastanówcie, trzeba świecić czy nie. I czemu mielibyśmy nie świecić? Czemu mielibyśmy tego nie robić? Dokładnie. No całą ciągłość mamy, nie? Dokładnie, dokładnie. Jak się zastanowić, a... Mamy coś właśnie z Dziejów Apostolskich o święceniu sabatu, czy nie ten? Chyba z Dziejów Apostolskich. Nie ten, nie braliśmy. Nie, no bo wiesz... A pamiętasz ten fragment co z Hebrajczyków? Że zatem odpocznienie sabatu dla ludu Bożego pozostaje. Nie znaleźliśmy tego fragmentu, ale jest taki, nie? Zatem odpocznienie sabatu dla ludu Bożego pozostaje. To jest tam większy wywód o tym odpocznieniu całym. Odpocznijmy w Bogu. Tak. I w Warszawie to tak tłumaczysz tam na słowa sabat. No to jest grański przecież. A zobaczmy. To jest czwarty rozdział. Nie ciekawe. O odpocznieniu. Możliwe, że ten był w Brzeskiej. W Bogu. A nie mamy tutaj takiej. Hebrajczyków, nie? Tak, jeżeli to jest ten wiersz, ten rozdział, o którym myślisz. Zaraz zobaczymy. Czwarty rozdział Hebrajczyków. I wiersz. No od początku nas nie ma. Zatem można się zatworzyć nieposłuszeństwem wtedy, kiedy jest zaniedbana obietnica wejścia do jego odpoczynku. Gdy komuś się z was się wydaje, że jest słabszy i gdy nam zwiastowana jest dobra nowina, tak jak i tamtym, ale tamtym słowo relacji nie pomogło, bo nie zostało połączone z wiarą tych, którzy usłyszeli. I teraz. Bowiem wchodzimy do odpocznienia, gdy zaufamy, tak jak powiedział, ponieważ przysiągłem w mojej zapalczywości, że nie wejdą do mojego odpoczynku, a przecież dzieła dokonały się od założenia świata. Gdyż tak gdzieś powiedział o siódmym, a w siódmym dniu Bóg odpoczął od wszystkich jego dzieł. I znowu w tym, skoro wejdą do mego odpoczynku, a ponieważ pozostawia niektórych, aby do niego wejść, a z powodu nieposłuszeństwa nie weszli, ci, którym wcześniej zwiastował dobrą nowinę, znowu ustala jakiś dzień dzisiaj, mówiąc po tak długim czasie przez Dawida, że jak jest oznajmione dzisiaj, jeśli głos jego usłyszycie, nie zatwardzajcie waszych serc. Gdyby Jezus Synuna zapewnił im odpoczynek, nie mówiłby potem odnośnie innego dnia. Zatem wejście w odpoczywanie jest pozostawione dla ludu Boga. Bowiem ten, co wszedł do jego odpoczynku, sam także odpoczął od swoich czynów, jak Bóg od swoich. Zatem postarajmy się wejść do jego odpoczynku, aby ktoś nie chybił takim samym przykładem nieposłuszeństwa. Gdyż Słowo Boga jest żyjące, skuteczne i ostrzejsze od każdego obosiecznego sztyletu, a przenika aż do podziału duszy i ducha, lecz także stawów i szpików, zdolny do rozróżnienia myśli oraz zamiarów serca. Także przed nim, od którego dla nas to słowo, nie ma żadnego ukrytego stworzenia, ale wszystkie są gołe i odkryte przed jego oczami. Mając więc wielkiego arcykapłana, co przejął niebiosa, Jezusa, Syna Boga, powinniśmy się trzymać umowy, bo nie mamy arcykapłana, który nie jest w stanie współczuć w naszych słabościach, ale przez podobieństwo doświadczonego we wszystkich sprawach oprócz grzechu. Zatem możemy z otwartością zbliżać się do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia oraz odkryli łaskę do stosownej pomocy. No. To nie było tego fragmentu. Ale i tak jest ciekawy. Nie było. Fragment jest ciekawy. Tak. Bo przejrzałem i też nie mogłem znaleźć, ale znalazłem inny. Ciekawy wiersz. Z tego samego listu, Hebrajczyków, 13 rozdział. Aha. I 8 wiersz, w sumie żeśmy go przytaczali już przy okazji innych odcinków wiele razy. Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam i na wieki.
A, właśnie, dobre. Jeżeli on jest taki sam, to też jest jego słowo, nie? Na wieki. A, czytamy, że prawo Boże jest wieczne, nie? Tak, podobało mi się to, to jak pokazałeś właśnie, kiedy Sara był święcony. No. Na początku przez... Zawsze był święcony, z wyjątkiem teraz są jakieś dziwne prądy, jakieś ruchy, że Sara tu nie trzeba święcić, a przyjdzie Jezus i znowu ten Sara będzie święcony. No właśnie. W sumie tylko za czasów ciemnego średniowiecza i tam się ciągną te problemy, te błędy za nami cały czas, nie? Dokładnie. Aczkolwiek były grupy ludzi w średniowieczu, którzy przestrzegali sabatu i oni byli ostro tępieni przez jedyny suszty kościół tamtych czasów. Tak. Były naprawdę ostro byli tępieni. Tak. A powiedz mi, co z fragmentem, jak myślisz, co byś powiedział o fragmencie, że sabat jest dla człowieka, a nie człowiek dla sabatu? No to jest bardzo dobry punkt. A człowiek powinniśmy odpowiedzieć na niego w odcinku mówiącym o tym, jak święcić sabat. Otóż. Bo otóż. Problemem, na który Jezus zwraca uwagę, nie jest to, żeby nie święcić sabatu, bo sam go święcił, ale to jak go święcić. Nie? Na pewno nie chodzi o jakiś formalizm, że ja będę, nie wiem, zrobię 50 kroków, a potem już nic, nie? Potem butelka do ręki i ja płynę. Jak to Żydzi mają, nie? Takie różne, wiadomo, idiotyzm. Albo nie pomogę nikomu, czy jak ktoś przychodzi do mnie z problemem. Jezus przecież właśnie leczył w sabat. Czasem specjalnie robił to w sabat, żeby jeszcze trochę zezłościć tych faryzeuszy. Przecież... Znaczy nie tyle ze złośliwości, co żeby pokazać, że... A poza tym, no, przychodzi do niego chory człowiek. No i co? Miał mnie pomóc, a pan poczekaj do jutra. Jeszcze pocierpisz, jeden dzień sobie pocierpisz, nie? Nic ci się nie stanie o sabat. No głupota, no przecież nie o to chodzi, nie? Sabat jest tak w skrócie czasem, który Bóg nam wydzielił, abyśmy po prostu spędzali go razem z Nim. Ale tak jak mówię, Szymon, tak. O tym będzie mówił właśnie w odcinku w odpowiedzi na pytanie. Zgadza się. Jak się ci same. Więc ja bym powiedział tak. Są czasem takie kwestie, które wydają się tak oczywiste, że aż może ciężko je udowodnić, umotywować. Znaczy może nie tyle ciężko, co Biblia jest pełna, prawda? Dowód na to, że sabat obowiązuje i co nie będzie obowiązywał. Zgadza się. Nawet Chrystus, który mówi, że wypełnił zakon, że go wprowadził w życie, prawda? Że nie zniósł. Nawet Pismo mówi, że przyjdą ludzie, którzy będą myśleli, że znieśli sabat. No to przypowiada. Na moje sprawę jest jasne. I potępia oczywiście tych ludzi. Niektórzy mówią, że co za różnica, który dzień, można każdy święcić, prawda? No, Bóg powiedział siódme. Co za różnica? No cóż, ryzykuj. Jezus, jeżeli żyje w tobie, no to będzie przestrzegał siódmego dnia. No przecież, bo On przestrzega siódmego dnia. Dokładnie. A, pamiętasz jeszcze jeden dość ważny argument, że o tej pory, ale to sobie mówiliśmy w odcinku niedziela, że o tej pory niedziela jest ważna, bo pamiątka zmartwychwstania. A właśnie, więc zatem nie mamy pamiątki, bo niedziela, no to co my teraz bezcześcimy? Zmartwychwstanie. Co jest pamiątką? Pismo mówi o pamiątce zmartwychwstania i mówi, że jest nią chrzest. Chrzest. Chrzest, który jest symbolem śmierci dla tego świata, dla ciała i zmartwychwstania na nowo dla Boga. Tak. Mamy jakąś podporę w piśmie na to? Tu. Jest podpora cała. Tak. Mówiąc o tym. No, Rzymian coś było, nie? Tak, było. Tak. W odcinku jeszcze przypominam sobie niedziela. Prześledziliśmy wszystkie fragmenty, które mówią o niedzieli. I żeby zwrócić uwagę, że w żadnym z nich nie ma powiedziane, że teraz niedziela jest święta, albo że nie ma wyświęcenia niedzieli, albo nie ma zniesienia sabatu. W żadnym z nich, w żadnym z fragmentów z Nowego Testamentu mówiącym o niedzieli nie ma takiego stwierdzenia, że teraz święci się niedzielę. Dlatego warto obejrzeć ten odcinek jako uzupełnienie do tego, nie? Tak. No tu jest
jest w 6 rozdziale Rzymian, ale to ogólnie o chrzcie, prawda? Tak. Czyż nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni w Chrystusa Jezusa w śmierci Jego zostaliśmy ochrzczeni, pogrzebani wtedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus skrzeszony został z martwych przez Pana Ojca, takim nowe życie prowadzi. Czyli jako zmartwychwstanie, co powinniśmy robić? Przestrzegać niedzieli? Nie. Chrzcić się, tak? No. Że to jest jakby ta ceremonia związana ze zmartwychwstaniem. Dokładnie, ze śmiercią starego i powstaniem nowego. Tak. A Wieczerza Pańska nie jest takim ceremoniałem? Też ciekawy punkt. Chyba też trochę jest. Ale czy mamy gdzieś napisane, że będziesz obchodził Wieczerzę Pańską w niedzielę? Albo że będziesz ją robił w sobotę? W zasadzie pierwsi chrześcijanie codziennie nawet to robili. Dokładnie, spotykanie się. Dlatego to nie jest to związane z sabatem. Z tematem sabatu, moim zdaniem. Tak. Sabat sabatem, Wieczerza Pańska Wieczerzą Pańską. Czyli reasumując. Tak. Trzeba święcić. Czy obowiązuje chrześcijan święcenie soboty? Tak. Tak. Siódmego dnia tygodnia, czyli soboty to są jednoznacznie. Tak. Koniec kropka, nie macie się co zastanawiać. Oczywiście, że tak. Bo dlaczego nie, jeśli dowody są? No ja nie wiem. Tak. 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 Dzięki za uwagę. Tak. To były Cienie Przyszłości. Cienie Przyszłości. Do zobaczenia już niedługo. Ja nazywam się Szymon Wygnański. Michał Pilch. Cześć. Cześć.